Witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się 1 września. Z nami jest diamentowa orchidea Leszek Wojda. Jaka jest najtrudniejsza rzecz w network marketingu w Polsce? Co byś mógł zmienić, gdybyś miał na to wpływ? Znaczy, no budowałem nie tylko w Polsce, jeździłem na wschód, byłem na Białorusi i w innych państwach. Powiem tak, no w Polsce w tej chwili cieszę się, że jest takie nowe pokolenie, ponieważ biznes MLM był zepsuty w latach 90., gdzie moim zdaniem kilka nieodpowiednich osób weszło do tego biznesu i nieco wypaczyło całą ideę tego biznesu, ale w tej chwili jest nowe pokolenie, w ogóle już inaczej patrzy, no i myślę, że będzie tylko lepiej. To jest branża przede wszystkim, która od 50-60 już lat nigdy nie zanotowała żadnego kryzysu. Nie ma czegoś takiego w MLM-ie jak kryzys. Nie słyszałem, magazyn robię od 10 lat i z tą branżą bezpośrednio jestem związany od 10 lat. Nie słyszałem, aby ktokolwiek w MLM-ie został zwolniony, bo jest jakiś kryzys. Stajecie się normalnie przedsiębiorcą w tym biznesie. To nie jest zastępnik, to nie jest mała wersja przedsiębiorcy, wersja mini. To jest dokładnie przedsiębiorca i bardzo cię proszę z tego miejsca dzisiaj, jak zaczynasz, mimo że jeszcze nie widzisz tego swojego Mercedesa może, mimo że jeszcze nie do końca dokładnie wiesz, jak ten system działa, jedyna rzecz, która cię odgradza od tego, żeby z tych rzeczy korzystać, to są umiejętności. To nie są talenty, to nie są rzeczy wrodzone, to są umiejętności. W tym biznesie każdy, jeżeli wytrwa, bo niektórzy nie wytrwają, ale jeżeli wytrwa, może te umiejętności zdobyć. Weźmy na początek grupę osób, gdzie mają bardzo dużo czasu, ale niestety nie mają pieniędzy, tak? Tych pieniędzy jest niewiele. I to są osoby, które niestety bardzo często w rozumieniu wielu początkujących dystrybutorów, to będą najlepsi kandydaci. Słuchaj, on już 3 lata nie ma pracy, potrzebuje pieniędzy, on na pewno będzie robił ten biznes. No bo potrzebuje pieniędzy. Ale ja z dużym prawdopodobieństwem mogę założyć i mogę się założyć też, że jeśli on od 3 lat nie ma pracy, to przez 3 najbliższe lata też nie będzie miał pracy, bo jemu po prostu jest z tym dobrze. Z nami jest teraz Wojciech Paciorek, amarantowa orchidea, WM Group już kilka lat. Zacząłem jako student podczas studiów, dzisiaj już niesamowite wyniki, niesamowite rezultaty osiąga ze swoim zespołem. Wojtku, powiedz nam, od czego zacząć? Generalnie zacząć trzeba zawsze od siebie, tak? Więc twoje przekonanie i ta twoja motywacja wewnętrzna jest najważniejsza. Jeżeli będziesz w stanie dostrzec w tym systemie coś dla siebie, tak? I zobaczyć, że to pomoże zrealizować twoje cele, to tak naprawdę jest najważniejsze na początku. Resztę ludzie, którzy pomagają ci robić ten biznes, poprowadzą cię tą drogą, żeby popełnić jak najmniej błędów. Natomiast twoje przekonanie, twoja chęć i twoja wewnętrzna motywacja to jest najważniejsze na początek. Okay. I oni mi ciągle mówią, słuchaj, wiesz co, FM to se traktuj tak, wiesz, tak... No, żebyś się tam czegoś nauczył, żebyś potem się zajął czymś poważnym, że wiesz, potraktuj to jako taką szkółkę, nie? I słuchajcie, stwierdziłem, że lepszej okazji miał nie będę, więc chcę im przekazać pozdrowienia z takiego bardzo niepozornego biznesu i bardzo bym was prosił o to, że nagram taki 10-sekundowy klip wideo, a potem im go otworzę. Czy jesteście w stanie mi pomóc? Dzięki. Dobra, sekunda. Leci. Cześć mamo, cześć tato. Cześć bracia, cześć bratowe. Słuchajcie, wiecie co? Zorganizowałem takie fajne z przyjaciółmi posiedzenie. Zaprosiłem kilku znajomych, którzy chcą was pozdrowić.
Dziękuję wam bardzo. Bardzo mi się to przyda. Trzeba mieć w sobie taką niezgodę na to, co jest. Niezgodę na to, że ma moje życie wyglądać tak, jak ktoś sobie to zaplanował, a nie jak ja to sobie zaplanowałem. Z nami jest Radosław Smoczyński, współorganizator dzisiejszego eventu. Jaki był cel dzisiejszego spotkania w ogóle? Co chcieliście przekazać przede wszystkim? Ten event ma przede wszystkim pokazać ludziom, że jesteśmy duzi, przede wszystkim, że robimy to tak jak trzeba, robimy to na poważnie. Myślę, że większość osób uczestnicząca w tym evencie już to widzi. I podstawowa rzecz, jeżeli chcesz zrobić dobry wynik, duży wynik, to tego nie można robić po łebkach. Myślę, że ta konferencja pokazuje to w 100%. W ciągu 3 miesięcy zrobiłam 21%. W ciągu 4 miesięcy zrobiłam perłową orchideę i wtedy rozstałam się z moją nieukochanym zakładem pracy. I co? I dalej pracowałam. W ciągu roku zrobiłam amarantową orchideę. W ciągu 2 lat złotą. I słuchajcie, wiecie co? Tak mi było dobrze na tym złotej orchidei. Dostałam od firmy samochód. Gdzie ja pomyślałabym na poczcie, że ja będę sobie zmieniać Mercedesy jak rękawiczki i nie będę musiała się martwić o nowy model co 3 lata. Z nami jest również Krystyna Stanek, Złota Orchidea w FM Group Polska. Jakim przesłaniem chciałaby się pani podzielić dla młodzieży, dla przyszłych pokoleń, dla całego, można powiedzieć, naszego społeczeństwa? Nie wiem, żeby włączyli guzik świadomość, to po pierwsze, a po drugie, no żeby się zastanowili nad tym, że to od nich zależy, że od ciebie zależy to, jak ty będziesz żył, ode mnie zależy to, jak ja żyję. Jak patrzysz na innych, to nie zazdrość im tego, co mają, nie porównuj się z nimi, bo się możesz sfrustrować. Zawsze znajdziesz lepszych, gorszych od siebie. Ładniejszych brzydszych. Ze swoimi możliwościami się porównuj. Chodzi o to, żeby jutro być lepszym niż dzisiaj. Ponieważ jestem praktykiem, pracowałem zarówno na etacie w 4 firmach, również prowadzę swoje własne interesy, jak również poznałem MLM i w tej chwili mogę w 100% stwierdzić, że jest to najlepszy model zarabiania pieniędzy, zwłaszcza u nas w kraju. Jeżeli osoby, z którymi się spotykamy, widzą, że my to traktujemy jako zabawę, to nie myślcie o tym, że te osoby podejdą do tego biznesu na poważnie. I od tego, w jaki sposób wy będziecie przedstawiać ten biznes, będzie zależał również odbiór tych osób i podejście do tego biznesu. Tylko plan marketingowy wypłacił mi 5 milionów złotych. Czy ja jestem wiarygodny? Proszę bardzo, skonfrontujcie sobie. Oczywiście ja nie neguję wykształcenia. Wykształcenie ogólne i specjalistyczne zawsze jest przydatne w każdym wykonywanym zawodzie. Natomiast jeśli chcesz tu osiągnąć sukces, musisz zdobyć nowe umiejętności w stosunku do tych, które już posiadasz. Czy widzicie po lewej stronie, że ci ludzie na tych stanowiskach mają też samochody w prezencie marki Mercedes? Bo ja nie widzę, ponieważ oni nie dostają takich samochodów. Inclusive.